Cały materiał dowodowy w ocenie sądu pozwalał na przypisanie winy wszystkim oskarżonym w zakresie wszystkich przypisanych im czynów. Według prokuratury i sądu poznańscy policjanci przekroczyli uprawnienia, naruszyli zasady etyki zawodowej, wrabiali kierowcę ciężarówki w uszkodzenie radiowozu, niszczyli dowody i utrudniali śledztwo. Dziś sąd skazał ich za to na kary pozbawienia wolności od 8 do 10 miesięcy w zawieszeniu oraz zasądził im także grzywny. Działania oskarżonych szkodziły nie tylko interesowi prywatnemu pana Sebastianowi, który był narażony na postępowanie wykroczeniowe. W ocenie sądu również niewątpliwie wpływały na szkodę szeroko rozumianego interesu społecznego. Przypomnijmy, sprawa zaczęła się w 2019 roku od anonimu, który trafił do Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Chodziło o rozbitą szybę w nieoznakowanym radiowozie marki BMW. Prokuratura oskarżyła policjantów drogówki o fałszowanie dowodów, upozorowanie wypadku i próbę obciążenia innego kierowcy odpowiedzialnością za uszkodzoną szybę. Dziś w sądzie obecny był tylko były naczelnik drogówki Przemysław K. Pomimo posiadania wiedzy na temat tworzenia fałszywych dowodów dotyczących upozorowania przez podległych mu funkcjonariuszy policji zdarzenia drogowego, w trakcie którego odpowiedzialność za uszkodzenie szyby w radiowozie marki BMW miała spaść na inną osobę, nie podjął żadnych czynności związanych z ujawnieniem tego przestępstwa, a następnie sugerował podległym mu funkcjonariuszem, aby o tych faktach nie mówili podczas rozpytań i rozmów z funkcjonariuszami Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Jeśli wyrok się uprawomocni, Przemysław K., który nadal pełni służbę, będzie musiał odejść z policji, w której pracuje od 17 lat. Na pierwszej rozprawie podkreślał, że było to jego wielkie marzenie i kontynuacja rodzinnej tradycji. Zarówno on, jak i jego adwokat nie są zadowoleni z dzisiejszego wyroku. Mój klient od samego początku konsekwentnie twierdził, że jest niewinny. Na pewno będziemy wnosić apelację od tego wyroku. Czekam na uzasadnienie sądu pisemne. W podobnym tonie wypowiedział się dziś także adwokat Andrzej Jarosław Reichelt, obrońca pozostałych byłych już policjantów. Z wyrokiem na tym etapie się nie zgadzamy, chociażby patrząc na nasze wnioski końcowe, które zostały złożone akurat przez mojego wspólnika na ostatniej rozprawie. Za tym idzie, planujemy rzucić wniosek o uzasadnienie, a po jego zapoznaniu się jedynym komentarzem do wyroku, jaki możemy złożyć jako profesjonalni obrońcy, jest to ewentualna apelacja. Na finał sprawy zatem jeszcze poczekamy, wyroki nie są bowiem prawomocne. Damian Wełna, Puls Dnia.